Cześć, cześć, cześć. Witam znowu. Znowu w Knopiksie i tym razem mamy KDE. To jest znany i no bardzo ceniony systemik, środowisko. Pulpitu czy biurkowe. Niektórzy to wolą tak, niektórzy inaczej. Multimedia. W każdym razie jest duży wybór. Podobno z tym wyborem to trzeba trochę uważać, bo jak jest za wielki wybór, to po prostu dla niektórych ludzi jest to frustrujące. Ale możemy sobie... A ja akurat lubię. Nie mam takich problemów, żeby mi to przeszkadzało, że jest za dużo czegoś. Bo tak w sumie to jestem, czuję się przyrodnikiem i naprawdę nie przeszkadza mi to, że jest jakieś tam 700 gatunków nietoperzy, czy 3000 gatunków gryzoni. Niech sobie będą. Jest coś takiego. Pokaż zmienniki. I to można inaczej po prostu, że zamiast tego takiego jak oni to nazywają? Wielopoziomowe menu przewijane albo wielopoziomowe menu rozsuwane. Spróbujemy to przełączyć i popatrzymy, jak to wygląda. I to tak jest. Tak jak mówiłem, co kto woli. Ten jest akurat szybszy, chyba taki bardziej responsywny. Ja bym to osobiście wybrał. Funkcja jest ta sama. Po prostu pozwala znaleźć programiki, które się chce uruchomić. I oczywiście też jest wyszukiwanie. Wpisze się TR, to już tam się pokazuje terminal. I oczywiście też można sobie podłączać to do ulubionych i tak dalej. Zablokuj ekran. Pokaż keyrunnera. Elementy interfejsu. Jest to troszkę okrojona jakby wersja. No nie dziwię się, bo tutaj jest naprawdę wszystko albo prawie wszystko. Ustawienia systemowe. Jakieś tutaj są połączenia, nośniki, informacja zwrotna, zachowanie przestrzeni pracy i tak dalej, sprzęt. Także jest także i to do wyboru. No i myślę, że to na dzisiaj tyle. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Do jutra i cześć.